Forum gromadzi osoby odpowiedzialne za rozwój kanałów elektronicznych, w tym online i mobile. Gromadzi również tutaj dyrektorów, product managerów, a także ekspertów zajmujących się tym tematem. Generalnie w spotkaniu chodzi o to, aby przybliżyć uczestnikom koncept bankowości 3.0. Tutaj sięgamy do tego, co widzimy w internecie, tak? Mówimy Web 2.0, teraz bardzo modnie Web 3.0. Więc można powiedzieć Web 2.0, czy bankowość 2.0, no jest oparta na bankowości internetowej, na kanałach elektronicznych. Natomiast no, mówiąc i myśląc bankowość 3.0, sięgamy znowu tutaj do internetu, czyli bardziej bankowość mobilna, płatności mobilne, big data, czyli bardzo nowoczesne kanały zdalne. World is getting increasingly urbanized and it is digitized. People are now more comfortable dealing with their banks on digital channel and banks have this unique opportunity to really transform their new distribution channel in which their physical and digital channel can evolve to deliver ease, convenience and flexibility to the customers. Banki są teraz w procesie transformacji, także na poziomie deklaracji wszyscy mówią, że ten proces chciałyby zrobić, że zależy im na satysfakcji klienta i na dochodowości dla banków. W praktyce wiele projektów jest jeszcze w trakcie i banki do końca nie wiedzą tak naprawdę, jaki będzie efekt, czy to, co robią, przyniesie pożądany skutek. Tym bardziej takie spotkania i takie dyskusje są interesujące, pozwalają wymienić informacje. Według mnie przyszłość naszej bankowości będzie bardziej skierowana na, jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną, w ogóle pozyskiwanie nowych klientów, bardziej sfokusuje się bardziej na social media, czyli te informacje, które posiada na przykład Facebook. Będzie to bankowość coraz bardziej obsługiwana przez kanały cyfrowe, czyli kanał internetowy, kanał mobilny. Przez urządzenia są obsługowe różne, przez czat, wideo czat. Natomiast też jestem przekonany, że patrząc przynajmniej na dzisiejszy kształt tej bankowości, oddziały nie znikną, sieć oddziałów nie zniknie, cały czas klienci będą chcieli część spraw załatwiać z fizycznie istniejącym pracownikiem. Na pewno bankowość będzie się bardzo istotnie rozwijała, jeżeli chodzi o kanały dostępu, właśnie te wszystkie nowoczesne formy dostępu, kanały cyfrowe. Jakby tych kanałów się pojawia coraz więcej i są one coraz bardziej poszatkowane i takie wyspecyfikowane, tak? I trochę odchodzimy od takiej ery, gdzie była duża placówka, potem był też duży internet, troszkę ten mobile był mniejszy, ale jeszcze pojemny i idziemy w taką stronę, że będzie coraz więcej takich różnych małych ekosystemów, w których klient będzie chciał zaspokoić swoją jedną, drugą lub trzecią prostą potrzebę. No i pytanie, w jaki sposób banki na to odpowiedzą właśnie, czy tam ze swoimi usługami i możliwością kontaktu się znajdą. Myślę, że będzie się to wszystko zmieniać w kierunku tego, aby klient był obsługiwany poprzez kanały zdalne. Myślę, że będzie podstawowym kanałem kontaktu będzie jednak mobile, telefon komórkowy i usługi banków będą musiały być oferowane klientom tam, gdzie klient tego będzie oczekiwał w sposób dostosowany do niego. Myślę, że czekają nas zmiany. Ja myślę, że wszystko to, co było powiedziane dzisiaj na dzisiejszym forum, ziści się i to już w perspektywie najbliższych 5 lat, może 10 lat, będąc ostrożnym w swoich przewidywaniach. Natomiast digital absolutnie, nowa koncepcja oddziałów, nowa koncepcja obsługi klienta, bardziej online'owa, bardziej mobilna. Transakcje płatnicze przejdą absolutnie do bankowości mobilnej. Takie jest moje zdanie i bankowość mobilna przejmie tą obsługę transakcyjną klientów. Wszystkiego będzie więcej, a to oznacza po prostu przejście od takich klasycznych struktur hierarchicznych, klasycznych procesów, którymi banki są wypełnione obecnie, w kierunku innowacji, w kierunku de facto stawania się trochę startupami. Dlatego, że banki są bardzo wspierane technologią, nie mogą uniknąć tej fali innowacji, która już się dzieje i będzie się działa. Myślę, że bankowość 3.0 już tak naprawdę się zaczęła. Czy nazwiemy ją 2.0? Bankowość 2.0 to raczej był internet, przeglądarki. Bankowość 3.0 jest mobile. W mBanku prawie co trzeci klient jest mobilny, więc tak naprawdę bankowość 3.0 to już jest to, co się zadziało. Jeżeli chodzi o trendy, właśnie także social media. W Polsce sektor bankowy ma bardzo wysoki poziom zaangażowania klientów poprzez właśnie portale społecznościowe, czego na przykład ciężko zaobserwować u naszych zachodnich sąsiadów w Europie. Natomiast myślę, że takie spotkanie jak to jest bardzo
bardzo potrzebne. Bardzo dużo inspiracji tutaj możemy z takiego spotkania wynieść. Byli goście zarówno z Polski, jak i z zagranicy, mówili o trendach, przykładach. Także myślę, że od strony inspiracji to jest bardzo potrzebne, ale także od strony takiego potwierdzenia, że to, co robimy na co dzień, jest właściwym kierunkiem. Jest też taką super okazją do tego, żeby otworzyć oczy, rozejrzeć się wokoło i zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, dany bank, mój bank wpisuje się w całe to otoczenie, utwierdzić się w przekonaniu, że na przykład coś robimy dobrze, a czasami utwierdzić się w przekonaniu, że coś, co wydawało nam się, że robimy dobrze, robimy niewystarczająco szybko. Digital Banking Forum to okazja spotkania koleżanek, kolegów z branży, podyskutowania, wymiany doświadczeń, posłuchania również ciekawych prezentacji z zagranicy, czyli złapania takiego kontekstu globalnego. Świetna okazja na wymianę wiedzy z osobami z branży finansowej i bankowości nowoczesnej, elektronicznej, odbieranej w Polsce. Możliwość spotkania ciekawych osób i bycia na bieżąco w tym, co się dzieje na świecie i w Polsce, w bankowości mobilnej i elektronicznej. Zarówno jeżeli chodzi o rozwój, jak i o bieżące rozwiązania, które są na świecie dokonywane.